Dobrze, jeśli chodzi o moje szybkie zakupy, to w TK Maxi dorwałam świece z Devu Home Pumpkin Marshmallow. Pachnie naprawdę przepięknie i jest to taki odpowiednik. Kiedyś była taka świeca z Bath & Body Works Marshmallow Fireside. Ja ją uwielbiałam, bo pachniała właśnie tak słodko, waniliowo, takimi właśnie piankami. No, świetny zapach nie tylko na jesień. To nie jest taki dyniowy, mocny. Więc jeśli czegoś szukacie, to polecam. Wcześniej jej nie miałam, nie widziałam w TK Maxie, więc wzięłam. Oczywiście marka Devu Home, czyli moja ulubiona. Jak nie wypalę w tym sezonie, to jeszcze w grudniu mogę ją odpalić, czy za rok. W Sinsay'u kupiłam kolejne te domki, słuchajcie. Trochę musiałam się naszukać, bo były poobdrapywane, także patrzcie, jak kupujecie, bo ja 3 razy się wracałam do kasy i wymieniałam, bo tu było gdzieś tam odpryśnięte albo gdzieś na dole, ale są, także mam teraz taki najmniejszy, większy z innymi otworami i 2 takie, bo stwierdziłam, że jeden będzie stał właśnie tak z innymi, a drugi mogę na przykład dać do łazienki jako dekorację, czy właśnie fajny lampion. Byłam też w The Body Shop i wzięłam 2 kule do kąpieli z tej linii wanilia z dynią. Jeszcze ich nie używałam, a masło sprawdza mi się świetnie. Co prawda nie oczekuję jakichś, wiecie, nie wiadomo efektów, ale bardzo ładnie pachnie i może da jakiś kolor, także stwierdziłam, że przetestuję, więc wzięłam 2 i przyszła do mnie jeszcze jedna rzecz, czyli moje etui na czytnik Kindla, także bardzo się cieszę, bo mówiłam Wam ostatnio, że trochę mi się zarysował na wakacjach i nie chciałabym, żeby coś jeszcze z nim się stało. Co prawda jak się czyta, to tego nie widać i jak jest, jakby wiecie, wygaszacz włączony, to też trzeba się mocno przyjrzeć, ale żeby się już dalej nic z nim nie stało, to zamówiłam obudowę, także zaraz ją zakładam. Później Wam też powiem, jakie są moje wrażenia, czy polecam ten czytnik, jaki mam model i tak dalej. Także szybkie zakupki. Ja teraz lecę zjeść obiad, no i widzimy się później na babskim wieczorze. No i jeśli chodzi o sam czytnik, bo pytacie mnie, czy jestem zadowolona, czy polecam, czy kupiłabym ponownie, jak mi się w ogóle z niego korzysta. Więc pierwsza rzecz, jaką muszę powiedzieć, to to, że przede wszystkim chce mi się czytać. Mam ochotę, wiecie, wziąć sobie to, zgrać sobie kilka książek i mogę sobie to wymieniać. Jeśli dzisiaj mam ochotę poczytać to, to poczytam to. Dzisiaj mam ochotę na coś innego, to mogę sobie zgrać coś innego. Ja mam abonament Legimi. Moim zdaniem to jest fajna opcja, bo płacicie chyba 29,99, płacę, już nie pamiętam. I tam jest 10 książek miesięcznie. I to jest tak, że jak Wam wygaśnie ten abonament, to po prostu te książki będą niedostępne. A jeśli sobie ściągacie nowe w trakcie abonamentu, to musicie podpiąć Kindle'a i po prostu zsynchronizować. Więc tak naprawdę w cenie jednej książki fizycznej, bo jedna książka to ja mam na przykład 39,90, no to nawet mniej niż niektóre książki, macie możliwość przeczytania 10 miesięcznie. Więc jeśli czytacie dużo, to się opłaca, ale już jeśli przeczytacie jedną czy 2 książki, to też moim zdaniem jest to opłacalne. Więc to jeśli chodzi o sam abonament. Jeśli chodzi o czytnik, ja jestem zachwycona. Żałuję, że wcześniej się jakoś do tego nie przekonałam. Wiecie, nie podróżuję non-stop, ale jak już podróżuję, to lubię mieć ten wybór, że mogę sobie wgrać 3, 4 czy 5 książek i zdecydować na miejscu, którą się dobrze czyta. Jeśli się źle czyta, to włączyć sobie inną. Ale też jest to wygodne, bo jeśli nie wiem, gdziekolwiek jadę pociągiem, nie muszę tych książek dźwigać. Jeśli jadę na weekend do rodziców, mogę zabrać ten czytnik. Jeśli po prostu jestem gdzieś na mieście, chcę się napić kawy i chwilę dosłownie poczytać, wiecie, to może być 5-10 minut, to nie jest wielki ciężar, nie zajmuje dużo miejsca w torebce, możecie to zabrać ze sobą. Jeśli dojeżdżacie do pracy, na studia, autobusem, tramwajem, czymkolwiek, no to też możecie sobie, wiecie, rano czy po pracy poczytać i zawsze trochę tej książki wchłoniecie, że tak powiem. Jakby mam wrażenie, że po prostu tą książkę się szybciej czyta, jest więcej do tego okazji, jest to też wygodniejsze. Ja lubię czytać wieczorami tutaj w łóżku, jak jest za ciemno, no to było mi niewygodnie, nie lubię zapalać za dużego światła. No a tutaj jest podświetlany ekran, który można dostosować jasność i tak jakby jeszcze to ciepło tego światła, czy ma być bardziej białe, czy bardziej żółte. Kuba też ma Kindle'a i tutaj przyniosłam, bo powiem Wam, że on miał wcześniej jeszcze jeden, ale nie wiem, czy jest tutaj w domu,
który nie był podświetlany i dla niego to był ogromny minus, bo właśnie kiedy było ciemno, czy jak się jedzie zimą samochodem, późnym popołudniem, to też już jest ciemno i w samochodzie jako pasażer nie poczytacie, a tutaj ma podświetlenie tak samo jak ja i może już normalnie czytać. Jest on mniejszy, bo on ma inny model, ale też on jest z niego bardzo zadowolony, więc tak naprawdę w Kindlu macie różne modele, już Wam pokazuję. O, taka jest różnica. Mój ma większy ekran i mój to jest Kindle Perpe White 5, na pewno z 2021 roku i to jest chyba 11 generacja, coś takiego. Podlinkuję Wam ten, który mam ja. Ja wiedziałam, że jak już kupuję, to kupuję jakiś tam najnowszy, żeby, że tak powiem, się szybko nie zestarzał, żebym nie żałowała, że za pół roku wyjdzie nowy. Jest tutaj dużo mówić. Bateria trzyma naprawdę bardzo długo. Nie pamiętam, kiedy ładowałam, a mam 64% baterii. Także nie musicie się martwić, że na wyjeździe Wam się rozładuje. Jeśli przed wyjazdem naładujecie, to naprawdę on trzyma, no wydaje mi się, że w tygodniach to można liczyć. Mam 8 GB pamięci i naprawdę tego miejsca tutaj nie jest dużo zajęte. Zresztą zaraz Wam powiem. No mam kilka książek, a nadal mam prawie 6 GB wolnych. Także naprawdę tutaj książek możecie wgrać sporo. Też jakieś e-booki, jeśli macie, to u mnie też one się normalnie wgrały, bo sprawdzałam. Możecie też sobie ustawić tą wielkość czcionki. Ja jestem naprawdę zachwycona. Tutaj książka, którą ostatnio skończyłam. Dla mnie ten wyświetlacz jest wystarczający. Gdybym miała ten co Kuba, dla mnie to by było chyba trochę za małe. Tutaj super wygodnie się to czyta, jestem bardzo zadowolona. Większy byłby dla mnie za duży, a ten mniejszy za mały. Po prostu, wiecie, przesuwacie sobie, jeśli czytacie i nie musicie trzymać książki, żeby Wam się nie złożyła, przewracać tych kartek, jakoś ich zaginać. No, dla mnie to jest naprawdę fajne i wygodne, ale to nie zmienia faktu, że ja uwielbiam książki fizyczne i z nich nie zrezygnuję. Czasami po prostu okładka skusi. Czasami książka Wam się tak spodoba, że chcecie ją sobie później kupić i mieć na półce. Czasami dostaniecie w prezencie, a czasami na przykład tak jak poradniki, to są książki, które moim zdaniem fajnie mieć, żeby do nich wrócić. A tak w abonamencie możecie czytać coś innego, bo wiadomo, też nie każda książka się spodoba, ale tak sobie powiedziałam, że właśnie 2-3 książki raz na jakiś czas sobie kupię, a 2-3 przeczytam na Kindlu. No i tutaj na przykład mam tą, którą aktualnie czytam, czyli Zaproś mnie na Pumpkin Latte. Widziałam, że jest na Legimi dostępna, więc możecie sobie pobrać. I też wiecie, gdybym gdzieś jechała, to w ramach Legimi mam jeszcze miejsce, w sensie niewykorzystane książki. Mogę sobie pobrać, nie muszę tego zabierać, ale mam. Ja lubię fizyczne książki. Wiem, że no, ile ich można też mieć, tak? W końcu regały, w końcu miejsce na regale się skończy. No i moim zdaniem jedna z takich największych zalet w ogóle czytników, tak, bo to nie musi być Kindle, to jest to, że kupujecie książki bez wychodzenia z domu i tak naprawdę za chwilę macie je już do czytania. To nie jest tak, że musicie zamówić książkę przez internet, iść do sklepu i wiecie, zanim to do Was przyjdzie, czy zanim pojedziecie na zakupy, tylko kupujecie albo właśnie wykupujecie abonament i za chwilę wgrywacie to, macie i czytacie. Jeśli kupujecie jakby samą książkę, to zwykle ona jest tańsza niż książka fizyczna, a jeśli macie abonament, no to możecie przeczytać ileś tam książek w danym abonamencie, więc dla mnie to jest naprawdę wygoda. Ostatnio był, słuchajcie, na super promocji na Amazonie za 500 zł. Tak, wiem, to nie jest tanie. A ja kupiłam go za 689, także duża zniżka. I czy uważam, że ta cena jest adekwatna? Zastanawiałam się na początku, czemu to tyle kosztuje, jeśli to nie jest, wiecie, taki zwykły tablet, ale potem po użytkowaniu stwierdziłam, że to się naprawdę super czyta. Ten wyświetlacz to jest rewelacja, on nie jest jak wyświetlacz w tablecie. Jest coś w tym takiego, kto ma, to pewnie potwierdzi w komentarzach, że no moim zdaniem warto. Swoją drogą dajcie mi znać, czy jak macie czytnik, to też czasem kupujecie książki fizyczne, bo ja mam czasami taki dylemat, że no kurczę, wiem, że mogę sobie ściągnąć, ale jest taka piękna okładka, że nie mogę się powstrzymać, albo że chciałabym coś mieć fizycznie później na półce. No, także to jest to, jeśli chodzi o książki i o Kindla. Jeszcze do książek może później wrócę, bo mam Wam jedną
kolejną nową do pokazania. Także może do tego wrócimy, ale chciałam Wam właśnie powiedzieć o tym czytniku, bo naprawdę jest sporo pytań. Nie dziwię się, bo ja też się bardzo długo zastanawiałam, oglądałam jakieś recenzje, czytałam porównania, który model, no bo jednak trochę to kosztuje, więc rozumiem, że każdy się zastanawia przed takim zakupem, ja też tak miałam, ale jestem naprawdę, naprawdę zadowolona, tylko pamiętajcie, jak już kupicie to z etui, nie popełnijcie mojego błędu, że wpakujecie to gdzieś do torby i Wam się zarysuje. Oh my child, I know you're hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. Your life you've tried to be a good man inside, did everything that you thought you should, didn't seem to do you any good. No dobrze, słuchajcie, herbata jest gorąca, aż paruje. Klimacik jest, także myślę, że idealny jesienny wieczór. Polecam Wam serdecznie wpisać sobie właśnie na YouTubie fireplace i będziecie mieć taki klimatyczny kominek w Waszym domu, nawet jeśli nie macie kominka. Daje to naprawdę świetny klimat, zwłaszcza to takie właśnie strzelanie drewna, także polecam. No i oczywiście lampeczki zawsze robią robotę. Co prawda to są dłuższe, bo to są te choinkowe, a nie te, które miałam wcześniej, no ale one się przepaliły, więc mówi się trudno, wyciągnęłam te, które pójdą na choinkę, więc najwyżej później kupię nowe, bo to będzie trzeba założyć na choinkę. No i tak, słuchajcie, zaczynamy, także róbcie sobie też jakąś herbatę, czy co tam chcecie do picia, żebym tylko się nie oparzyła, bo jest naprawdę gorące. I ja zaraz odpowiem na jakieś Wasze pytania, bo wstawiłam Wam okienko na Instagramie, żebyście zadawali pytania o kosmetyki, polecajki, czy inne rzeczy pasujące do tego odcinka. I pierwsze, jakie widzę: jakie są Twoje ulubione zapachy? I o zapachach na pewno chciałam w tym odcinku powiedzieć, więc szybko Wam pokażę cztery moje ulubione, już nawet mam tutaj przygotowane, bo wiedziałam, że o nich będę chciała Wam też powiedzieć. Jesień i zima to jest mój ulubiony czas, jeżeli chodzi o zapachy, bo ja lubię takie intensywne. Jednak latem, wiosną wszystko jest takie delikatne, kwiatowe, też słodkie, ale wszystko jest takie świeże. Ja lubię ciężkie, słodkie, mocne i intensywne zapachy, więc ten sezon jest dla mnie idealny. Ja tak naprawdę takich zapachów używam cały rok. Czasami po prostu sporadycznie, ale lubię ten intensywniejszy zapach. Pierwsza rzecz, którą dostałam w prezencie od Kuby, to jest Carolina Herrera Good Girl, czyli ten taki obcasik. Nie powiem, żeby to opakowanie było moim ulubionym, no dla mnie to mógłby być zwykły flakonik. Piękny zapach, taki idealny na randkę, na wieczór, do kina, czy na jakieś takie spotkanie. Kojarzy
kojarzy mi się właśnie z czymś takim eleganckim, ale on też jest dosyć popularny, więc go gdzieś tam da się wyczuć na ulicach od innych kobiet, ale uważam, że jest on przepiękny i bardzo Wam polecam. Drugi zapach, który bardzo lubię, to jest Zara Violet Blossom. Nie wiem, czy on jest nadal dostępny, bo Zara czasami ma takie zapachy, które wchodzą na jakiś tam dany sezon i znikają, ale jeśli będzie, to Wam podlinkuję, bo to jest takie, mam wrażenie, lżejsza wersja tamtych perfum. Na pewno nie są te same nuty zapachowe, ale coś tutaj się na pewno pokrywa. Jest to może mniej intensywne, troszeczkę bardziej słodkie z kwiatowym, ale powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy dziennymi a wieczorowymi. Także Violet Blossom polecam. Następnie mam oczywiście Zara Ebony Wood i to jest coś, co mi się na maksa kojarzy z jesienią. W zeszłym roku to sobie kupiłam, już jak widzicie trochę zeszło. Gdyby to było jako zapach do domu, to też bym kupiła w jakiejś formie patyczków. Przepiękny, bardzo intensywny, wręcz taki drzewny, męskawy zapach. Tutaj zaraz do tego przejdę, bo właśnie będę mówić o kolejnym zapachu. Nie każdemu ten zapach się spodoba. To jest w ogóle współpraca Jo Malone i Zary. I ten zapach jest taki bardzo charakterystyczny. Rzadko go czuję gdzieś tam, wiecie, od innych kobiet. Natomiast uważam, że warto pójść do Zary i powąchać, jeśli on będzie dostępny, bo często jest wyprzedany. Więc warto zamówić online. Oni mają też taką wersję mniejszą, czy wersję do torebki. No, bardzo, bardzo polecam Wam sprawdzić. Intensywny, mocny, taki właśnie drzewny, coś a la skóra. No jest to coś intensywnego. I ostatni zapach to jest Cores Oceanic Amber. To jest coś lżejszego niż Ebony Wood, słodszego. Nie jest już taki męski, ale ma delikatnie takie nuty intensywne. I to się okazało w ogóle jest męski zapach. Ja o tym nie miałam pojęcia, kupując to na lotnisku, wąchając gdzieś tam te inne zapachy, bo tam nie było jakby podziałki. Mam tutaj też opakowanie. I tutaj słuchajcie, nie ma napisane czegoś takiego jak men. Przynajmniej ja nigdzie tutaj tego nie widzę, ale na stronie, kiedy szukałam, żeby Wam podlinkować, był w kategorii właśnie zapachy męskie. Na kilku stronach on jest dostępny, więc się lekko zdziwiłam, ale mi to kompletnie nie przeszkadza. Ja uważam, że powinniśmy używać takich zapachów, które nam się podobają i to, jak one są, wiecie, przydzielone do jakiejś kategorii na jednej czy na drugiej stronie, u jednej czy innej firmy, to dla mnie nie ma znaczenia. Nie uważam kompletnie, żeby to był typowo męski zapach. Uważam, że już intensywniejszy i bardziej męski jest właśnie zapach Ebony Wood. Tutaj już czuć takie męskawe nuty. To jest zapach, który dla mnie jest kwintesencją tegorocznej jesieni. Jak tylko go powąchałam na lotnisku, to wiedziałam, że muszę go kupić. Inne zapachy były już takie typowo letnie, wiosenne, a ja chciałam coś, co będę mogła używać już zaraz, a nie wiecie, w przyszłym sezonie. Jeśli chodzi o ten zapach, to Wam szybko tutaj przeczytam. Orientalno-przyprawowe perfumy. Miały swoją premierę w 2021 roku i nutami głowy zapachu są bursztyn i cedr. Nuty serca to mięta i jabłko, zaś do nut bazy zaliczają się kardamon i czarny pieprz. Jak słyszę kardamon, czarny pieprz, w sumie ten cedr i bursztyn, no to ten zapach mi się właśnie w coś takiego składa. I tutaj jest opis, symbolika, połączenie drewna i wody morskiej to esencja oceanu otoczonego silnymi, żywicznymi drzewami. Czyste piękno natury. Nie wiem, mi to się podoba, nie jest to taki typowo woda toaletowa, męski zapach, więc ja nie wiem, dlaczego to jest tak uznane. Ja bym stwierdziła, że to jest taki unisex, bo dla mnie to właśnie czuć takie słodkie nuty połączone z przyprawami pieprznymi, ale jedno jednocześnie otulającymi, także ja nie mam zamiaru przestać tego używać, bo gdzieś to jest określone jako męskie, dla mnie to jest bardziej męskie. Także polecam Wam, jeśli będziecie mieć możliwość gdzieś powąchać, zapach Oceanic Amber z marki Cores. Przepiękny, używam praktycznie codziennie na dzień, zamiennie z tymi pozostałymi. Ebony Wood czasami używam wieczorem. Wiecie, to wszystko zależy, na co ma się po prostu ochotę. Ja też nie jestem taka, że tego tylko właśnie jesienią, tego tylko zimą, to tylko na dzień, to tylko na wieczór. Uważam, że to też zależy od okazji, od tego, na co mamy ochotę. Dajcie znać, czy macie któryś z tych czterech zapachów, czy wąchałyście albo posiadacie ten z marki Cores. Dla mnie to jest świetne i tak jak mówię, ja nie widziałam na lotnisku, że to jest męskie. Wszystko było na jednym stędzie, takiej ściance z marki Cores. Wzięłam, kupiłam, dopiero w domu się zorientowałam. Także to jeżeli chodzi o moje zapachy, to są cztery zapachy, które używam tej jesieni i tej zimy. Zapewne w tym roku jeszcze ich nie zużyję, więc
będą i za rok, także polecam i postaram się Wam je wszystkie podlinkować. Kolejne pytanie, jedna rzecz, bez której nie wyobrażasz sobie otwarcia jesiennego sezonu. Jedna rzecz? Ciężkie pytanie, powiem Wam, że nie mogę chyba na nie nawet odpowiedzieć, bo nie ma... Dla mnie jesień i w ogóle każdy sezon to po prostu jest zbiór małych, fajnych rzeczy, które można robić. Każda pora roku tak naprawdę ma w sobie coś wyjątkowego i dla mnie każda pora roku też rządzi się swoimi prawami. Lato jest dla mnie takim czasem, kiedy chce się korzystać z tej pogody, z tego, że jest długo jasno, ciepło. Wiecie, Kuba wracał z pracy, było jasno, mogliśmy pójść na spacer po południu czy wieczorem. Teraz już, wiecie, po 18 już jest ciemno. No i też latem mam wrażenie, że więcej czasu się spędza na zewnątrz, więcej takich aktywności jest poza domem. Jesienią i zimą bardziej mamy ochotę gdzieś tam zaszyć się w domu pod kocykiem z kubkiem gorącej herbaty czy kawy i poczytać książkę, obejrzeć dobry serial czy dobry dokument na Netflixie. I ja bardzo lubię w sobie to, że umiem doceniać tak naprawdę każdą porę roku. W tym roku latem postanowiłam sobie, że chcę wykorzystać lato w Trójmieście, że chcę wykorzystać to, że mieszkam tutaj i mogę korzystać z tych atrakcji, do których ludzie przyjeżdżają. Oczywiście tak też jest w innych miejscach, ktoś mieszka w górach, korzysta zimą. Natomiast miałam taką swoją listę rzeczy do odhaczenia latem i to się udało. Też fajne vlogi z tego powstały, bardzo Wam się ta seria podobała i miałam takie wrażenie, że wykorzystałam te wakacje i to samo mam jesienią i zimą. Też mam takie małe rzeczy do zrobienia, ale to już jest jakby zupełnie inna pora roku, zupełnie inny tryb. Mam wrażenie, że mimo tego, że ja chcę Wam pokazywać różne rzeczy, wychodzić, też spędzać czas poza domem, to jednak tą jesienią i zimą częściej czytam książki i po prostu mam wrażenie, że jesienią i zimą zwalniam. To nie tak, że ja żyję na jakichś wysokich obrotach, bo ja cenię sobie raczej takie spokojne życie, harmonijne, nie jestem jakimś typem imprezowiczki. Ja się wyszalałam w liceum i naprawdę na imprezy chodziło się regularnie, bardzo często. Oczywiście trzeba było się uczyć i zasłużyć na to, żeby można było wyjść, ale ja się wyszalałam gdzieś tam w liceum i na początku studiów, więc dla mnie to już nie jest fan wyjść na imprezę, dla mnie fan to jest zamówmy jedzenie, odpalmy sobie serial albo film i właśnie posiedźmy w domu pod kocykiem, odpalmy lampki, jak jest jesień i zima i to jest dla mnie spokój, szczęście i nic mi więcej nie potrzeba. I właśnie ja doceniam jesienią to, że mogę zostać w domu, że mogę stworzyć sobie taki klimat, że mam do tego warunki, że mam, nie wiem, pieniądze, żeby sobie coś takiego kupić, że to są moje pieniądze, że ja je zarobiłam też swoją pasją, ale że jakby wiecie, sama sobie mogę to zapewnić. Bardzo to doceniam i wiecie, nie potrzeba tak naprawdę dużo. Kupicie sobie głupie lampki w Obi, położycie czy zawiesicie gdzieś na karniszu przy zasłonach i już w tym pokoju robi się klimatycznie. Ja będąc w Toruniu na studiach, w pierwszym wynajmowanym pokoju, pamiętam, że robiłam wszystko, żeby ten klimat stworzyć i to właśnie był październik, no bo szłam na studia, więc to sezon jesienny i wszędzie starałam się położyć jakieś świeczki, jakieś lampki, żeby było jak najbardziej przytulnie, no bo byłam z dala od domu, chciałam się czuć komfortowo, ale żeby też, no właśnie było tak przyjemnie, bo wiadomo, w wynajmowanych pokojach często jest po prostu goło, pusto, ściany bez żadnych obrazów, bez niczego, więc starałam się zawsze w każdym mieszkaniu, w którym mieszkałam, no stworzyć taką namiastkę przytulności i mam wrażenie, że właśnie o tą przytulność mi chodzi w sezonie jesienno-zimowym. Chcę po prostu się tak czuć, jak otulona. Czekajcie, napiję się, bo mi zaschło w gardle. Rozgadałam się, więc może to wytnę, bo za dużo gadania. Także u mnie nie ma czegoś takiego jak jedna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie otworzyć sezonu jesiennego. U mnie to jest zbiór małych rzeczy. Czyli stworzenie tej atmosfery, właśnie włączenie jakiegoś filmu, zrobienie pysznej i aromatycznej herbaty. Muzyka też, jakiej słucham, mam wrażenie, że jesienią i zimą wracam do wielu utworów, wielu zespołów,
których właśnie słuchałam co roku jesienią i zimą. Czy to jest Kings of Leon, czy to jest Arctic Monkeys, czy to Taylor Swift, czy polscy wykonawcy. Wracam do wielu utworów i do różnych też filmów właśnie z sezonu na sezon, bo mi się z czymś kojarzą, więc u mnie naprawdę ciężko byłoby wybrać jedną rzecz, ale możecie mi dać znać, jak to jest u Was, czy to jest jakaś konkretna rzecz, czy też u Was to jest taki właśnie zbiór tych doświadczeń, tych trochę tej takiej otoczki, no ale to wszystko jednak tworzy klimat. Czy polecam jakiś dobry krem do twarzy, do suchej skóry i też dobry podmakijaż, ale żeby serio nawilżał. I powiem Wam, że ja kiedyś miałam bardzo duże problemy z przesuszaniem się skóry i to nawracało właśnie zawsze jesienią i zimą, kiedy zmieniała się pogoda, zaczynali grzać, no i ogólnie dużo rzeczy miało wpływ na moją skórę i wtedy zaczęłam używać tego kremu. To był Yves Saint Hydro Sensitia, krem nawilżająco kojący, skóra sucha, bardzo sucha i wrażliwa. On mi naprawdę wtedy pomógł, to były czasy, koniec gimnazjum, początek liceum, coś takiego. I wtedy naprawdę zużyłam masę opakowań, pomógł bardzo mojej skórze wyjść na prostą i właśnie uniknąć. Ja miałam, słuchajcie, po prostu skóra mi złaziła z nosa. Wszędzie miałam suche skórki, aż mi ciężko było gdzieś tam się malować. To były też początki gdzieś tam używania różnych podkładów, bo wszystko się osadzało w tych suchych skórkach. To mi pomogło i do tego wróciłam też właśnie przed wakacjami, kiedy zobaczyłam, że ta skóra po prostu potrzebuje czegoś innego, coś zmienić. Trochę się przesuszała i była taka kapryśna i stwierdziłam, a może wrócę do tego. I słuchajcie, to się bardzo sprawdziło. Ten krem jest lekki, on nie jest tłusty, to jest taki bardzo kojący, przyjemny, delikatny, bardzo szybko się wchłania, jest świetny pod makijaż, ma delikatny zapach, nic takiego, co będzie Was drażnić. I to jest coś, co sprawdza mi się teraz, ale też uważam, że było świetne na początek mojej przygody z pielęgnacją, bo to nie był jakiś, wiecie, mocny, tłusty krem, który zaraz zapchałby gdzieś moją skórę, tylko właśnie coś, co dawało dobre nawilżenie, koiło moją skórę i sprawiało po prostu, że znikały jakieś podrażnienia. Wiem, że on jest dostępny w Superfarm i gdzieś tam jeszcze indziej, ale ja kupiłam go w aptece taniej i polecam. Myślę, że do niego wrócę, już ponad połowę zużyłam, także super. I używam go prawie codziennie rano, zwykle w połączeniu z jakimś serum wcześniej i tutaj Wam polecę coś, co możecie na przykład dodać do swojej pielęgnacji. I to jest serum z Basic Lab Trehaloza, nawilżenie i wypełnienie i to polecam dlatego, że właśnie tu jest trehaloza i jest małocząsteczkowy kwas hialuronowy, czyli coś, co właśnie wpływa na nawilżenie naszej skóry. Możecie też oczywiście sobie kupić osobno kwas hialuronowy, ja muszę to zrobić, bo właśnie zawsze w tym sezonie używam więcej tego typu składników. Ja zazwyczaj zamawiam z manufaktury kosmetycznej czysty kwas hialuronowy i to był chyba potrójny. Zostawię Wam link do konkretnego produktu, który zamawiam. I to jest świetne takie uzupełnienie tej pielęgnacji przed na przykład cięższym kremem wieczorem i przed na przykład kremem z SPF-em rano. Ja czasami nakładam tylko to i potem krem z SPF-em, a jeśli chodzi o coś mocniejszego, nawilżającego i takiego, szczerze mówiąc nie wiem jak ten krem to robi, ale naprawdę widać po nim różnicę i to jest krem rozjaśniający i na pierwsze zmarszczki, krem na dzień. Natomiast on jest moim zdaniem dość treściwy, może nie jakiś bardzo gęsty, ale zdecydowanie konkretniejszy niż tamten. No, fajny krem, trochę mi go żal używać. Nie wiem, znacie to uczucie, kiedy coś Wam się sprawdza tak dobrze, że nie chcecie zużywać, bo jest na przykład droższe. No jest to bardzo fajny krem, już troszeczkę droższy, ale świetnie nawilża i ja go stosuję teraz zazwyczaj wieczorem, mimo tego, że to jest krem na dzień, ale po prostu lepiej sprawdzają mi się takie lżejsze formuły w ciągu dnia, a to wieczorem. No i oczywiście krem z filtrem u mnie też idzie zawsze rano przed makijażem, więc jeśli znajdziecie fajny krem z filtrem, który sprawdza Wam się pod makijaż, to możecie na przykład wcześniej używać po prostu tego typu serum z Basic Lab. Nawilżenie i wypełnienie, czy jest jeszcze rewitalizacja i ukojenie, ono też się fajnie sprawdza i myślę, że to na dłuższą metę się po prostu sprawdzi. I u mnie taki mały dodatek, jak właśnie serum, dosłownie kilka kropli, rozsmarować na skórze, to mi pokazało ogromną różnicę w kondycji mojej skóry, no bo jednak tutaj są dodatkowe składniki, to nie musi być właśnie coś mega
tłustego, co będzie Wam się lepiło do twarzy. Chodzi po prostu o to, żeby zapewnić skórze to odpowiednie nawilżenie przez odpowiednie składniki, a nie przez dokładanie 10 kremów. Ale ja nie ukrywam, że właśnie w tym okresie jesień-zima zaczynam stosować różnego rodzaju produkty typu serum olejowe, bo one u mnie rewelacyjnie nawilżają i wypełniają tą skórę i wtedy nie potrzebuję aż takiej intensywnej pielęgnacji rano. Myślę, że to też jest kluczowe, że jeżeli zrobicie sobie fajną, konkretną pielęgnację wieczorem, to rano czasami wystarczy właśnie jakieś takie serum, które nie jest tłuste, to jest jak woda prawie, i do tego SPF. I ja jestem gotowa do robienia makijażu. Tak, słuchajcie, ja biorę teraz herbatę. O pielęgnacji może pogadamy jeszcze później. Ogólnie ten vlog, ten film będzie pewnie długi, no ale to jest babski wieczór, mamy sobie pogadać, więc ja nie chcę się tutaj ograniczać czasowo. Chcę Wam polecić zapachy, kosmetyki, pogadać jeszcze o książkach dzisiaj, także będziemy tutaj cały wieczór. Mój wieczór, nie wiem kiedy Wy oglądacie, ale może też oglądacie do swojego babskiego wieczoru, bo chciałam Wam to puścić jakoś w weekend, bo wtedy też możecie sobie właśnie odpalić świeczki, zrobić kąpiel albo jakieś maseczki, demakijaż, pielęgnację, co tylko chcecie. Także mam nadzieję, że miło spędzacie czas. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby wcisnąć kciuka w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło, będę widziała wtedy, że Wam się podoba, i może zrobimy sobie kolejny taki wieczór w trakcie vlogu mas. Taki, nie wiem, w piżamach świątecznych. A teraz ja na chwilę wyłączę ten kominek, może później sobie włączę na laptopie w sypialni i odpalam jesienny film albo jesienny serial, póki jeszcze Kuby nie ma, bo dzisiaj jest dłużej w pracy, więc stwierdziłam, że wykorzystam to, że mam taką swobodę, bo wiecie, kiedyś jak go nie było, to nagrywałam sobie kiedy chciałam, co chciałam, a teraz my tak się wymieniamy, albo ja siedzę tutaj, a on w sypialni, albo ja siedzę w sypialni, a on tutaj. Jeśli oglądamy oczywiście coś innego, albo robimy coś innego, wiadomo, spędzamy też ten czas razem, ale lubimy też czasami obejrzeć coś innego i wtedy się rozdzielamy, albo ja idę poczytać, czy Kuba idzie poczytać. Także biorę, słuchajcie, herbatę i chyba będzie Gilmore Girls, chyba tak, bo bardzo się wkręciłam i to jest właśnie jeden z tych seriali, że zawsze oglądałam gdzieś wyrywkowe odcinki. Nie obejrzałam nigdy, tak wiecie, od deski do deski, od pierwszego odcinka, a teraz też tak robię i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, stary serial, ale bardzo fajny, także jeżeli nie widzieliście, to może warto sobie właśnie odpalić tej jesieni, a jest właśnie na Netflixie. No dobrze, serial pooglądany, więc teraz stwierdziłam, że poczytam dalej książkę. Mam tutaj jeszcze Wam co nieco do pokazania. Etui założone, pięknie wygląda. Tak jak Wam już ostatnio pokazywałam, książka typowo jesienna, Zaproś mnie na pumpkin latte. Jestem już, słuchajcie, no ponad połowa, powoli kończę. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie. Ta jest taka lekka, przyjemna, właśnie na jesienny wieczór. Trochę się dłużyło, w sensie dzieje się tutaj dużo fajnych rzeczy, jest taki fajny jesienny klimat, gdzieś tam jakaś wycieczka na farmę dyń, właśnie cały czas to pumpkin spice latte gdzieś w tle zamawiane w kawiarni, ale jestem ciekawa, co się jeszcze wydarzy, bo teraz już jestem w fajnym momencie, natomiast ciekawa jestem, co jeszcze czeka na mnie w tej książce. Może uda mi się dzisiaj ją skończyć, zobaczymy, poczytam sobie jeszcze może w kąpieli, bo planuję za chwilę zmyć makijaż i się położyć w wannie. Kolejna książka, która przyciągnęła mnie po prostu okładką w sklepie i stwierdziłam, muszę ją mieć. Zresztą, no zobaczcie, te okładki to po prostu jesień. Tutaj mamy książkę Fall in Love, najsłodszy romans na jesień, Marika Krajniewska. I to, co mnie zainteresowało, kiedy przeczytałam opis, to to, że fabuła toczy się, tak przynajmniej mi się wydaje z opisu, w Toruniu,
czyli w mieście, w którym kiedyś mieszkałam na licencjacie, zanim przeprowadziłam się tutaj do Gdańska, więc to w ogóle stwierdziłam ekstra fajnie, będzie tak, wiecie, przenieść się tam, gdzie się już kiedyś mieszkało, może będą właśnie jakieś nawiązania do ulic, okolic, a dodatkowo tęskni mi się trochę za Toruniem, chciałabym odwiedzić na chociaż, wiecie, dzień czy dwa, także bardzo fajnie i jeśli chodzi o opis, to szybko Wam tutaj zajawię. Adam imał się już wielu zajęć, żeby zapewnić sobie byt, doświadczony przez los, nie miał nigdy okazji, żeby zastanowić się, czego naprawdę pragnie. W mieście gwiazd i pierników w końcu i on odnajduje swoją niszę. Otwiera przytulną piekarnię z własnoręcznie tworzonymi wypiekami. Czy Adamowi wystarczy determinacji, by samodzielnie rozkręcić biznes cukierniczy? Jedno jest pewne, oprócz wanilii, cynamonu i goździków dorzuci do ciast ogromną dawkę miłości. Jagoda zdążyła już poznać ciemną stronę związków. Rozczarowania sprawiły, że zamknęła się głęboko w sobie i wcale nie zamierza się otwierać. W tej jesieni jednak do jej drzwi zapuka ktoś o niezwykłym talencie do słodyczy. Czy można oprzeć się takiej pokusie? W końcu jesień to nie tylko sezon chłodu i mgły, ale także czas gorącej czekolady, spacerów o zmroku i magicznej aury. Czy to nie najlepsza pora na cuda? No ten opis mnie bardzo zachęcił i właśnie gdzieś tam to, że to jest w Toruniu, miasto gwiazd i pierników. Mam nadzieję, że będą tutaj jakieś fajne nawiązania. Zapowiada się ciekawie, także jeśli szukacie jakichś jesiennych książek, no to tą Wam póki co mogę polecić, bo fajnie się czyta. Zobaczymy, jakie będzie zakończenie. Już jestem właśnie, jak widzicie, bliżej końca. Tą dopiero będę czytać. Zobaczymy, czy ta mi się również spodoba. I znalazłam jeszcze jedną książkę w Empiku, ale stwierdziłam, że tą już sobie wykupię w ramach abonamentu na Kindle, wiecie, jedną sobie kupię, jedną w abonamencie, żeby też nie kupować za dużo tych książek fizycznych, kiedy mam Kindle, ale nie ukrywam, że czasami właśnie kusi, żeby coś takiego mieć, więc stwierdziłam, że muszę sobie wybrać tą, którą chcę fizyczną, a tą, którą wiecie, będę sobie czytać na czytniku i wstawię Wam gdzieś tutaj okładkę. Jest to książka Spooky Love Anny Langner. To polski romans idealny na Halloween. Miłosna historia z dreszczykiem, czy to nie brzmi ekscytująco? Lidce trudno było uwierzyć, że wspaniały stary dom przy ulicy Klonowej miał stać się jej miejscem na ziemi. Teraz nigdy już się tak nie stanie i narzeczony kupił go, remontował w tajemnicy przed nią, aby mogli zamieszkać w nim razem po ślubie. Jednak nieoczekiwanie zmarł, a jego niedoszła żona dowiedziała się o nieruchomości dopiero podczas odczytywania testamentu. Z jakiegoś powodu mężczyzna przepisał jej tylko połowę domu, druga przypadła w udziale jego bratu, Sebastianowi. Problem w tym, że Lidia i Sebastian szczerze się nie znoszą i nie wyobrażają sobie, że mogliby być współwłaścicielami domu, a co dopiero współlokatorami. Zapowiada się ciekawie, więc jak skończę tą, to w kolejce czeka Fall in Love, także będę czytać to, może coś jeszcze mi wpadnie, zobaczymy, czy coś na Legii mi znajdę, a to Spooky Love mogę sobie zostawić gdzieś tam na okolice Halloween czy zaraz po, żeby jeszcze na listopad mieć coś do czytania, także może trochę to przejdzie, zobaczymy właśnie, jak szybko przebrnę przez to. Powiem Wam, że tak się wciągnęłam, tak jak jest teraz jesień i mam książki w tym klimacie, to naprawdę przyjemnie się to czyta. Gdzieś tam chyłkę słucham sobie na telefonie, na BookBeat, kiedy mam chwilę, czy jak jadę samochodem. Także to jakby słucham, a czytam inne rzeczy. Także jeśli jeszcze znajdziecie jakąś fajną książkę z jesiennym klimatem, wydaną teraz, czy może, nie wiem, rok temu, to koniecznie dajcie znać. Te wyglądają przepięknie, więc jak znacie jakieś jesieniary, albo same jesteście i lubicie czytać, to polecam, albo właśnie możecie komuś sprezentować. Coraz ładniejsze te okładki robią do tych książek. Już się zastanawiam, czy takie piękne też będę znajdowała na święta, bo też chciałabym w grudniu, może nawet chwilę przed, zacząć czytać takie książki z klimatem świątecznym, żeby jeszcze bardziej no właśnie poczuć ten nastrój. Mam wrażenie, że te książki też mnie fajnie nastrajają. Także ja, słuchajcie, teraz idę zrobić demakijaż. Myślę, że zamówię sobie pizzę, bo Kuba będzie po 20 i z tego co wiem już będzie po kolacji, także powiedział, że to dobry pomysł, żebym sobie coś zamówiła, a kusi mnie pizza, wiecie, w końcu babski wieczór, to czemu nie? Także chyba pójdę zmyć makijaż, zrobię sobie kąpiel i w międzyczasie zamówię pizzę i będzie idealnie na kolację. Także ja nie przedłużam, idę zmywać ten makijaż i robię kąpiel. Say that I feel that our love is
gonna take you there. No dobrze, pielęgnacja nałożona, więc przychodzę Wam pokazać szybko, czego użyłam. A nałożyłam dzisiaj serum z marki Slab. Ja zawsze jesienią i zimą używam jakiegoś serum olejowego i to mi się sprawdza naprawdę rewelacyjnie. Jest to już moje chyba trzecie opakowanie. Kupiłam to kiedyś mamie na prezent, później też kupowałam jeszcze jedno na prezent. I później kupiłam sobie, świetnie mi się sprawdziło i wracam do tego. Lubię jeszcze to serum z Recibo, ale uważam, że to sprawdza się u mnie lepiej, jakby daje jeszcze lepsze efekty, także polecam, marka Slab, pełna buteleczka, gotowa na nowy sezon. I oni mają też bardzo ładne opakowania, więc jeśli szukacie jakichś kosmetyków na prezent, mają też zestawy z rollerami, to polecam, mi się naprawdę to serum bardzo dobrze sprawdza. Miałam od nich jeszcze krem pod oczy, on nie był jakiś taki rewelacyjny, ja dalej używam natu i dzisiaj też nałożyłam, ale serum jak najbardziej Wam polecam i zostawię Wam link, jeśli jeszcze jest promocja na Nutridom, bo ja właśnie tam zamówiłam, bo było po prostu taniej. I na ciało nałożyłam oczywiście The Body Shop Vanilla Pumpkin, czyli to takie masło do ciała z wanilią i dynią. Przepięknie pachnie i ono jest lżejsze konsystencją niż inne ich masła, ale dalej daje świetne nawilżenie, po prostu nie jest takie gęste jak pozostałe. No i przepiękny zapach, także słuchajcie, pachnie dynią, wanilią i dynią. Pielęgnacja nałożona, nie nakładałam za dużo, no bo była już maseczka, wcześniej peeling pokazywałam Wam, ale to świetnie się sprawdzi na wieczór i odpalam sobie film, mam już pizzę, także idealnie. Myślę, że wezmę sobie, jeszcze mam piwko zero, wleję i odpalam film. Jeden z tych, które mi polecaliście i w sumie kiedyś chciałam obejrzeć, ale jakoś o tym zapomniałam, w deszczowy dzień w Nowym Jorku. Także biorę pizzę i zaczynam oglądać. Dobrze, kochani, przychodzę się już z Wami pożegnać w babskim wieczorze. Film obejrzany, ale powiem Wam szczerze, że chyba wolę inne filmy Woody'ego Allena, nie wiem, jakoś mnie po prostu nie porwał. Za to później włączyłam sobie Downton Abbey. Zaczęłam oglądać, nigdy tego wcześniej nie oglądałam, ale coś takiego w tych serialach czy filmach, które są... Właśnie kiedyś nie lubiłam takich kostiumowych, a tutaj jednak przenosimy się trochę w czasie. Mamy życie właśnie rodziny żyjącej w dworze Downton Abbey i ich służby. Na początku nie byłam jakoś bardzo przekonana, ale mówię, zobaczę, bo kiedyś o tym było głośno. To w ogóle wyszło jakoś pierwszy sezon w 2010, tak mi się wydaje. Kurczę, jakiś włosek mi się przykleił. Ale z każdym odcinkiem to jest bardzo ciekawe. Pewnie większość z Was już oglądała ten serial dawno temu. A może ktoś jeszcze nie oglądał, to wspominam, może też Wam się spodoba. Także oglądałam, prawie skończyłam tą książkę, także powiem Wam o tym może w jakimś kolejnym filmie. I powiem Wam, że no już dosłownie mi została końcówka. Jest to raczej taka lekka książka, jeśli nie chcecie czegoś bardzo wymagającego. Nie jest to jakaś, nie wiadomo jak zawiła historia, ale myślę, że fajna do poczytania w jakiś jesienny, weekendowy wieczór. Także ja kończę i dam Wam znać, a tymczasem się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa!